W międzyczasie rozgorzała batalia o to, w ramach walki o praworządność oczywiście, o to, czy pani Małgorzata Gersdorf jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, czy nie jest. Ona momentami sama nie była pewna, czy jest, czy nie, ale w końcu stanęło na tym, że jest. Dlaczego taka była walka o to stanowisko? Proszę Państwa, to można tylko wyjaśnić, odwołując się do traktatu lizbońskiego. W traktacie lizbońskim jest zawarta tak zwana klauzula solidarności, która mówi, że jeżeli w jakimś państwie członkowskim Unii Europejskiej pojawiło się zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy i te zagrożenia wyeliminować. Na prośbę tego państwa. Normalnie to rząd by się z taką prośbą mógł zwrócić. No ale co zrobić w sytuacji, kiedy zagrożenie dla demokracji płynie od rządu? Taka jest przecież diagnoza. No to wiadomo, że on się nie zwróci z taką prośbą. Ale rząd jest tylko przedstawicielem jednej z trzech władz państwowych, władzy wykonawczej, bo najwyższym przedstawicielem władzy sądowniczej, która też jest władzą państwową, jest właśnie pierwszy prezes Sądu Najwyższego. I gdyby ten pierwszy prezes się zwrócił z taką prośbą o udzielenie bratniej pomocy, no to pozory legalności byłyby uratowane. Wszystko by było lege artis. W Niemczech to wszystko musi być akuratnie, to oni tam żadnych improwizacji nie tolerują. Wszystko musi być, jak to się mówi, richtig, prawda? No i dlaczego taka batalia była? Wreszcie skończyło się na tym, że pani Małgorzata Gersdorf przyjęła w swoim gabinecie jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo w międzyczasie nastąpiła głęboka reorganizacja rządu, w rezultacie której premierem został pan Mateusz Morawiecki. No i ale walka o praworządność wcale nie ustała od tego. I w roku 2019 doszło do takiej eskalacji, kolejnej eskalacji w batalii o praworządność. Mianowicie, a w roku 2020 jeszcze większej, bo w 2019 roku Komisja Europejska wystosowała skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a sędziowie Sądu Najwyższego w Polsce wystąpili z tak zwanymi pytaniami prejudycjalnymi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Trybunał chyba nie chciał tutaj się zaangażować za bardzo w tę wojnę, więc udzielił sędziom Sądu Najwyższego odpowiedzi wymijającej, żeby sobie sami odpowiedzieli na te pytania. No to oni to odpowiedzieli w ten sposób, że uznali, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem. I że w związku z tym jej tam orzeczenia to w ogóle nie powinna orzekać, a jak już orzeka, to te orzeczenia w ogóle są nieważne. To stanowisko zostało uroczyście potwierdzone niedawno w postaci uchwały, nie wiem jak Państwo oglądaliście w telewizorze, to zasiedli wszyscy sędziowie w togach i tam w biretach i tego. Jeszcze nigdy tylu sędziów Sądu Najwyższego nie widziałem w jednym miejscu. No i to trzy połączone izby podjęły uchwałę stwierdzającą, że właśnie sędziowie, którzy zostali mianowani przez prezydenta z rekomendacji nowej Krajowej Rady Sądownictwa, do której tam pani Gersdorf i koledzy mają zastrzeżenia typu politycznego, że niewłaściwi ludzie tam zostali wybrani do tej rady, to właściwi ludzie to jakby tam przez nich wskazani, to tego. No to ci sędziowie, którzy zostali mianowani przez prezydenta z rekomendacji tej nowej Krajowej Rady, są ex definitione podejrzani o stronniczość, a właściwie o brak bezstronności. W związku z tym od momentu wejścia w życie czy podjęcia tej uchwały ich orzeczenia mogą być uchylane przez Sąd Najwyższy w trybie kasacyjnym. I drugie postanowienie tej uchwały było takie, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem
i jej orzeczenia wszystkie są nieważne, bez względu na to, kiedy zostały podjęte, czy przed wejściem w życie uchwały, czy po. Po prostu są nieważne. Rząd skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, ale sędziom Sądu Najwyższego Trybunał Konstytucyjny też się nie podoba, bo on jest niewłaściwie obsadzony. W związku z tym jego orzeczenia nie mają żadnego znaczenia. Proszę Państwa, musimy sobie uświadomić, że to jest nic innego, tylko anarchizacja państwa. Postępująca anarchizacja państwa. Może się to skończyć w sposób humorystyczny, jak to w sztuce Sławomira Mrożka, on tam napisał taką sztukę Policja, czyli dramat ze sfer żandarmeryjnych. W państwie rządzonym przez infanta i regenta wszyscy obywatele kochają władzę. No i ostatni więzień polityczny, który tam siedzi w więzieniu, widzi, że wszyscy obywatele kochają władzę, to on też postanawia podpisać lojalkę. Co szalenie zaniepokoiło szefa policji. No bo jak wszyscy obywatele będą kochać rząd, to policja niepotrzebna jest właściwie. No i szef policji, żeby uniknąć tej sytuacji, namawia sierżanta, żeby przebrał się w cywilne ubranie i tam wyszedł na miasto i wznosił wrogie okrzyki. No i sierżant tak zrobił, oczywiście został aresztowany, ale władze nie bardzo wierzą w jego tam autentyczność, jego protestu. W związku z tym szef policji, żeby już tutaj postawić kropkę nad i, to namawia sierżanta, żeby zorganizował już prawdziwy zamach na generała. No i sierżant ten zamach przeprowadza, zamach się nie udaje, ale w rezultacie jedna część policji, cała policja wyaresztowuje się nawzajem. Więc tu może być tak, taki finał, że sędziowie wyaresztują się nawzajem, no i w ten sposób będzie opcja zerowa, możemy na, że tak powiem, oczyszczonym gruncie odbudowywać władzę sądowniczą, ale może się to skończyć trochę inaczej, bo musimy sobie uświadomić, do czego może doprowadzić ten stan chaosu prawnego, który się pogłębia. Dlaczego się pogłębia? Dlatego, że pan prezydent podpisał tę nowelizację ustaw sądowych, a Sąd Najwyższy powziął tę uchwałę. Sąd Najwyższy już nie może się cofnąć bez blamażu. Rząd też się nie może cofnąć, więc wszystko musi się rozstrzygnąć w jakichś innych kategoriach. A w jakich? Proszę Państwa, wyobraźmy sobie tylko, że zgodnie z tym, co Sąd Najwyższy uchwalił, orzeczenia sędziów, ich jest już trochę więcej niż 500, tych mianowanych z rekomendacji Nowej Krajowej Rady Sądownictwa, oni cały czas orzekają, wydają postanowienia, wydają wyroki. No i te wszystkie wyroki mogą się okazać nieważne. Wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś na przykład jakieś jak w sprawach majątkowych, no nie wiem, uzyskał tytuł własności czy coś takiego, no i teraz okazuje się, że to wszystko nieważne, że musi zaczynać od początku. Czym to się może skończyć? No tym, że rozwścieczeni obywatele wtargną do sądów, popalą wszystkie akta i tych sędziów na kopach stamtąd wyprowadzą. Mamy wtedy rozruchy, które mają na celu, czy zwiążą się z całkowitą katastrofą praworządności. No i istnieją przesłanki do udzielenia bratniej pomocy. Tym bardziej, że istnieje ustawa 1066, która przewiduje udział formacji zbrojnych obcych państw w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej. Wystarczy wywołać takie rozruchy, a to dużo nie trzeba, bo rzeczywiście powodów do niezadowolenia jest sporo. Ale i takim przykładem dobrym, jak to się robi, jest Francja. Jest Francja. We Francji od roku mamy do czynienia z czymś w rodzaju rewolucji francuskiej. Rząd sobie nie może z tym poradzić, to widać. A dlaczego? Kiedy to się zaczęło? Warto to przypomnieć. Prezydent Macron, który jest zwolennikiem tworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, w rozmowie z prezydentem Trumpem w niepojętym przypływie szczerości powiedział mu, do czego to ta europejska armia ma służyć.
że między innymi do obrony Europy przed Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump nie posiadał się ze zdumienia, słysząc coś takiego, no i napisał tylko, że to przecież nie Stany Zjednoczone napadły na Francję, tylko kto inny. I gdyby Stany Zjednoczone Francji nie oswobodziły, to byście się uczyli w Paryżu niemieckiego. Na co premier Republiki Francuskiej poradził prezydentowi Trumpowi, żeby nie wtykał nosa w nie swoje sprawy. O, to już jak taka jest rozmowa, to już przekracza, że tak powiem, pewne granice. No i wcale bym nie wykluczał sytuacji, że prezydent Trump, jak coś takiego usłyszał, to puścił w ruch CIA, no i natychmiast się narodził ruch żółtych kamizelek i tam, no, proszę Państwa, nie wszystko, co Lenin mówił, to było takie głupie. To znaczy było oczywiście, ale on też tam ciekawe spostrzeżenie, które miał. Na przykład, kiedy jest w państwie sytuacja rewolucyjna? Trzy warunki muszą być spełnione jednocześnie. Po pierwsze, muszą być powody do niezadowolenia. No to w jakim państwie nie ma takich powodów? W każdym są. Ale nie w każdym państwie jest sytuacja rewolucyjna, bo drugi warunek to musi to niezadowolenie się objawiać w jakichś takich widocznych formach. Ale to się objawia, ale też nawet tam, gdzie się objawia, to jeszcze nie ma sytuacji rewolucyjnej. Bo trzeci warunek jest taki, że musi być państwo dostatecznie wpływowe, które jest zainteresowane wywołaniem rozruchów albo nawet tam jakiś w tym państwie, albo przewrotu politycznego w tym państwie. No i w przypadku Francji coś takiego właśnie mamy. Mamy sytuację rewolucyjną, dlatego rząd nie może opanować, no bo CIA też coś tam potrafi zrobić. To nie jest tak, że oni tam za darmo biorą pieniądze. Nie. Właśnie ten górnik, który mi opowiadał, że to my takie rządy, co nam podskakują, to obalamy, to przecież właśnie tak się to robi. Tak się to robi. To jest, rzuca to pewne światło na suwerenność polityczną państw i tak dalej, to sfera powinności to jest jedna, a sfera rzeczywistości to jest rzecz druga. Proszę Państwa, więc nie wiadomo, czym się zakończy wojna o praworządność w Polsce. Może być powstanie tego sojuszu Międzymorza, bo taki sojusz wydaje mi się, że mógłby być skazany na to, że Amerykanie po prostu byliby jakby nieustannie patronem tego sojuszu i to też taki sojusz byłby jakby takim dużym dymensantem jakby w przyszłości, w jakichś tam zderzeniach z Rosją i też być może właśnie Europa Zachodnia może być skazana też jakby na porażkę w przyszłości przez zdęcanych islamistów i właśnie być może Amerykanie będą próbowali właśnie z tym sojuszem tworzyć nowy ład w Europie. Nie mam takie sposób sformułowania tego pytania. Trochę mi to chlebia, a trochę mnie wprawia w zakłopotanie, bo pan najwyraźniej oczekuje ode mnie zbyt wiele, żebym ja potrafił przewidywać przyszłość. Ja tego nie potrafię. Ja tego nie potrafię. Nie mam żadnych zdolności profetycznych. Wydaje mi się jednak, że jeżeli Stany Zjednoczone po raz kolejny wracają do aktywnej polityki w Europie, no to zależy im na obecności tutaj, prawda? Zwłaszcza w charakterze kierownika polityki europejskiej. Dysponując takim instrumentem pomocniczym, to mieliby znacznie ułatwione zadanie. Więc nie jest to sprzeczne z amerykańskim interesem państwowym. Nie jest to w każdym razie sprzeczne. Ale skoro nie jest sprzeczne, to może być korzystne w pewnych okolicznościach. I cała sztuka polega na tym, wie pan, nie żeby nas przekonać, że to jest dobre dla Amerykanów, żeby Amerykanów do tego przekonać. Tak, dla Amerykanów, bo my jesteśmy przekonani, wie pan. To zresztą wypływa z takiej polskiej tęsknoty, która jest czasami taka, wie pan, tragiczna.
czasami, ale no, czasami wzruszająca. Polacy pamiętają, że Polska była kiedyś mocarstwem europejskim. I to podświadomie taka tęsknota do powrotu do tamtej sytuacji dyktuje im rozmaite polityczne posunięcia, które nam notabene są bardzo cynicznie wykorzystywane przez naszych wrogów. Granie na tej tęsknocie bardzo znakomicie mają to opanowane. Zawsze dobrze jest mieć jakieś alternatywy. To tylko Tadeusz Mazowiecki uważał, że wobec planu Balcerowicza nie ma alternatywy, to jest znakomicie. Każdy normalny człowiek by uważał, że wpędzanie państwa w sytuację bezalternatywną to jest źle, to jest coś złego, prawda? Na każdą okoliczność państwo powinno mieć jakąś alternatywę, a w każdym razie starać sobie ją zrobić. I to tyle, to tyle i aż tyle.